Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego Pectobonisol na przeziębienie i kaszel. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat zatokowy, ale nie będziemy mówić o Zatoce Puckiej ani Perskiej, tylko o zatokach obocznych nosa, czyli tego miejsca w naszym organizmie. Gdy nas tutaj boli, czy pod oczami, i mamy katar, to możemy przypuszczać, że mamy infekcję zatok. Mamy też inne zatoki, jak czołowe, sitowe, klinowe, to już inna kwestia. Pytanie jest następujące. Co polecać na zatoki? Miałem operację i znowu mam zapchany nos. Pierwsze, co mi się nasuwa w tym pytaniu, czy aby ta pani nie ma alergii? Bo często jest tak, że pierwotnym problemem zatokowym jest alergia, która powoduje zwiększone wydzielanie śluzu w zatokach, który ulega nadkażeniu bakteryjnemu najczęściej i powoduje stan zapalny zatok z bólami i zespowaniem wydzieliny. Więc jeżeli to jest alergia i pani ta wie o tym, że ma alergię, warto stosować olej z czarnuszki siewnej, oczywiście najlepiej w kapsułkach ze standaryzowanym olejem, taki zresztą używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Ale żeby te zatoki opróżnić, trzeba zastosować jakiś produkt, który zwiększa płynność wydzieliny. I takim produktem bez wątpienia są takie surowce zielarskie jak ziele babki, liść babki lancetowatej, pokorzenie lukrecji, ziele tymianku, lipa, mięta. One wszystkie powodują, że nasza wydzielina staje się bardziej płynna. Ale też pamiętajcie Państwo o tym, żeby w czasie zapalenia zatok dużo pić, dużo nawilżać błonę śluzową nosa, używając aerozoli do tego. No, to nie jest raz dziennie czy dwa razy dziennie, to jest co godzinę czasami trzeba tą dozę jedną czy dwie podać, aby ta wydzielina lepiej spływała. Pamiętajcie też Państwo o tym, że zapalenie zatok to jest powikłanie kataru, a jak jest powikłanie, to z jakiegoś powodu. Oczywiście z powodu tego, iż mamy zbyt słabą odporność. O odporności nie będę dzisiaj mówił, bo już o tym było dużo mówione. Natomiast pamiętacie Państwo tylko o aloes, pyłek pszczeli, propolis i jeżówka. I szukajcie tego w naszych poprzednich audycjach. Tam na pewno będzie. Zresztą, jak chcecie coś więcej wiedzieć, to pamiętajcie o tym, że są jeszcze dwie książki, o których wspomnę, czyli Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, napisane z panią profesorą Iwoną Wawer oraz Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki. I tam jest dużo informacji na tematy zatokowe oraz inne. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego Pectobonisol na przeziębienie i kaszel.